Dzisiaj, kochani, zapraszam was na haul samochodowy. Stwierdziłam, że nagram wam od razu to, co kupiłam i nie będę tego niosła na górę, ponieważ zabieram te rzeczy ze sobą do Polski i postanowiłam, że kupię kilka rzeczy na choinkę. Choinkę mamy w tym roku u rodziców, nie mamy jej w domu. I postanowiłam, że w tym roku choinka będzie taka bardziej drewniana, naturalna, będą takie bardziej właśnie naturalne materiały, nie jakieś rażące kolory, tylko takie spokojne, może w stylu takim troszeczkę skandynawskim. I to wam dzisiaj pokażę. Byłam z moją przyjaciółką na zakupach w Xenosie. W ogóle pięknie dzisiaj wyglądam, co? Tak, moja fryzura powala i mój make-up też, ale to nic, skupmy się na rzeczach. Xenos to jest taki sklep z rzeczami do domu, no jakieś wyposażenie, kuchnia, dodatki, wszystko, co uwielbiam. I jak tam weszłam i zobaczyłam, zresztą wrzucałam wam na Insta zdjęcie, zobaczyłam, że rzeczy te świąteczne, ozdoby, kosztują mniej więcej od euro do 4 maksymalnie, to mówię nie, robię, kupię nowe ozdoby. I coś, co wpadło mi od razu w oko, to jest taki ptaszek. Zobaczcie, jakie to jest cudne. To jest taki ptaszek dosyć duży. Tak jak moja dłoń. Kupiłam 3 takie ptaszki. O. I to, ten ptaszek kosztował około 2 euro. Nie podam wam już dokładnych cen, bo niestety nie pamiętam. Wiem, że za wszystkie zakupy te domowe kupiłam zapłaciłam 16 euro, ale kupiłam jeszcze 2 zupełnie inne rzeczy, także naprawdę nie było to dużo. I ptaszki są wyposażone w taki chwytak. No, będą sobie siedziały na gałęziach, wyglądają przepięknie, a ogonki są wykonane z drewna posypanego brokatem, który wszędzie mi tutaj już się sypie. No myślę, że to jest coś przepięknego. Mam 3 takie ptaszki. Mam też ozdoby drewniane, które uwielbiam i zawsze te ozdoby są dosyć, no, dosyć drogie u nas w sklepach. A tutaj kosztują grosze, bo każde z nich kosztowało około euro. O, takie serce z napisami i tutaj jest napisane in the snow at Christmas. Ma srebrny napis, po prostu zwykłe drewniane serduszko. I jeszcze 2 takie cudowne gwiazdki drewniane. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Takie grube, drewniane, grubo ciosane na sznurkach, szare. Były też białe, były też inne kolory. Z drewnianych ozdób mam jeszcze sanki. Te sanki po prostu stwierdziłam, że muszę mieć, bo mojej mamie też się będą podobały. Na pewno będą się kojarzyły z dzieciństwem. Wzięłam i białe, i takie drewniane. Naturalny kolor, takie szare bardziej. Moje ulubione chyba ozdoby to są takie drewniane gwiazdy i zobaczcie, one są przepiękne, bo z jednej strony mają napisy, są białe, a z drugiej strony są drewniane, są pokryte taką jakby korą i każda jest inna i to jest piękne w tych ozdobach. Są dosyć grube, tutaj właśnie jest przyklejona ta warstwa kory. I tutaj po tej stronie, oprócz tego, że muszę zdjąć tą naklejkę z kodem kreskowym, to tu jest napisane Enjoy your life i I love my family, I love my home. Home sweet home. Taki jakby stempel tutaj jest. Naprawdę ładnie to wygląda. Szkoda, że tego więcej nie kupiłam. Chyba tych wrócę się i kupię jeszcze więcej, bo były niedrogie, a naprawdę pięknie wyglądają. Myślę, że na zielonym drzewku będą wyglądały idealnie. Kolejna gwiazdka i były też takie serduszka, były też inne kolory tych gwiazdek. Coś takiego z dzwoneczkami. Bardzo fajnie. Już wyobrażam sobie nasze koty i naszego psa, jak ważą pod tą choinkę zawsze te wszystkie ozdoby. Tam zrzucają, więc to będzie na pewno hit dla nich, tych świąt. To mi się bardzo spodobało. To jest jakby takie przypalane drewno, coś takiego. Też było niedrogie. I najładniejsza chyba z tych wszystkich ozdób drewnianych to jest taka choineczka. Tak przyklejona, taka zrobiona z takich elementów sklejkowych. Piękna. I tu jest napisane Have yourself a merry little Christmas. No, coś cudownego. Tych chyba też kupię więcej. Ta była droższa, ale ta mi się podoba najbardziej. Jeszcze właśnie ma takie przetarcie jakby białą farbą i ten napis. No, pięknie to wygląda. Nie tylko można to powiesić na drzewku, ale można to też powiesić gdzieś w oknie, czy gdzieś postawić. I mam też takie fajne, takie metalowe, nie wiem, czy to są cynowe? Chyba nie cynowe. Jakieś metalowe domki. Też kosztowały właśnie grosze. Około euro 50. I były w różnych rodzajach. Bardzo mi się spodobały. Też, no też mi się kojarzą właśnie tak skandynawsko. Aha, mam jeszcze tutaj woski. Woski wam już polecałam i dziewczyny, które mieszkają i chłopaki w Holandii, polecam wam woski z Xenosa. Taka jedna kosteczka pali mi się około 3-4 dni i naprawdę czuć zapach. Moje ulubione to są właśnie te tropikalne,
A tutaj mamy takie bardzo słodkie zapachy, ale absolutnie nie są mdłe. Także kochani, to był mój haul choinkowy. Napiszcie, co wam się najbardziej podobało. Jak teraz patrzę na te ozdoby, to żałuję, że nie wzięłam ich więcej, bo naprawdę były bardzo tanie. Szczególnie właśnie te drewniane bardzo, bardzo mi się podobają. Chyba te sobie jeszcze dokupię. Napiszcie, co wam się najbardziej spodobało z tych rzeczy. Jestem przekonana, że gdyby były w Polsce, to byłyby pewnie z 3 razy droższe, bo u nas takie rzeczy naprawdę są w cenie. A tutaj, no, w każdym sklepie takim właśnie z wyposażeniem, tak jak wam mówiłam, w Holandii takie rzeczy do domu są bardzo tanie. Dziękuję, że poprzedni haul bagażnikowy wam się spodobał, że było tyle kciuków. Oczywiście będę wam dalej nagrywać rzeczy, które kupuję do domu. Mam nadzieję, że tu w Holandii uda mi się kupić jeszcze więcej rzeczy przed wyjazdem, właśnie jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrz, to na pewno wam jeszcze nagram taki film, jeżeli wam się spodobał. Proszę was też o to, żebyście nie komentowali kwestii tam religijnej, kto powinien obchodzić święta, kto nie, kto może mieć choinkę, a kto nie, ponieważ to jest kwestia indywidualna i po prostu nie dyskutujmy na temat religii w moich filmach. Uważam, że to nie jest miejsce, żeby dyskutować na takie tematy. Ja nie chcę poruszać, bo uważam, że każdy ma prawo do swoich poglądów i tak dalej, a choinkę każdy może mieć. I tak jak mówiłam, moja będzie w tym roku u rodziców i mam nadzieję, że będzie właśnie zrobiona, będzie ozdobiona takimi ozdobami. Napiszcie mi, jakie styl choinki wy lubicie. Czy lubicie choinkę na bogato, czy tradycyjną, czy właśnie skromną, czy bardziej nowoczesną. My mamy czasami choinkę taką zupełnie na bogato, że mamy po prostu wszystkie ozdoby wywieszone. Tak pamiętam jeszcze za dzieciaka, takie mieliśmy choinki, że wszystkie ozdoby, które były w pudełku, się wyjmowało i wieszało na choinkę. Tak często u wielu rodzin jest. Ale też są choinki, że jest jakaś tematyka, jest jakiś motyw przewodni, jest kolor przewodni, są jakieś elementy przewodnie. Mieliśmy tak też, pamiętam jednego roku, choinkę niebiesko-srebrną, mieliśmy złoto-czerwoną, mieliśmy całą złotą, mieliśmy bardziej w biel. Także napiszcie, jaką choinkę wy macie w tym roku i czy już ubieracie drzewko. I to tyle. Dajcie kciuka w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia niedługo. Pa, pa, wracam do domu, boleję. Pa.